Zadanie: Rozwiąż krzyżówkę. Hasło w zacieniowanych kratkach to miejsce spotkań znanych polskich matematyków okresu międzywojennego. Hasło nie jest oceniane, ale może zweryfikować Twoje odpowiedzi. Pytanie pierwsze: Czworokąt posiadający cztery osie symetrii. To kwadrat. Jeden z dwóch równoległych boków trapezu. To podstawa. Bryła obrotowa powstała na skutek obrotu prostokąta wokół jednego z jego boków. To jest walec. 4. Liczba 8 w ułamku, który powstaje po skróceniu liczby 0,125 zapisany w postaci ułamka zwykłego. 0,125 to jest 1,8, a 8 jest mianownikiem tego ułamka, więc piszemy mianownik. Bryma, która powstaje w wyniku obrotu koła wokół jego średnicy. To jest kula. 6. Jeden z dwóch wielokątów, które powstają po przecięciu trójkąta prostą, równoległą do jego podstawy, nie przechodzącą przez wierzchołek tego trójkąta. To jest trapez. 7. W kwadracie obok, a pierwiastek z 10. Długość tego odcinka wynosi 2, a pierwiastek z 5. Jeżeli mamy kwadrat o boku napiszmy bok jest równy A pierwiastek z 10 no to możemy obliczyć albo pole obwód, albo przekątną w naszym kwadracie. Wzór na przekątną to jest a pierwiastek z 2, ale w naszym wypadku a to jest cały ten bok, więc już przekątna będzie miała postać a pierwiastek z 10 razy pierwiastek z dwóch. Równa się. A pierwiastek z 20. 20 to jest 4 razy 5. Czwórka się pierwiastkuje to jest 2. Piątka się nie pierwiastkuje, więc zostaje pod pierwiastkiem. A jest przed znakiem pierwiastka, więc po prostu A dopisujemy. I Jak widzimy, mamy tę oto wielkość. I do krzyżówki piszemy, że jest to przekątna. Pytanie 8. Najdłuższa cięciwa okręgu. To średnica. Milion gramów to tona. 10. Bryła obrotowa, której objętość stanowi 1 trzecia objętości walca o takiej samej podstawie i wysokości. Objętość walca to jest pole podstawy razy wysokość. Zaś objętość stożka to jest 1 trzecia pole podstawy razy wysokość, więc tutaj napiszemy stożek. 11. Prosta, której każdy punkt odpowiada pewnej liczbie rzeczywistej. To jest oś liczbowa. Przyporządkowanie każdemu elementowi jednego zbioru, dokładnie jednego elementu drugiego zbioru. Jest to funkcja. 13. Średnia arytmetyczna dwóch liczb przeciwnych. To jest 0. 14. Słownie wynik dzielenia liczby xl przez x. Przypomnijmy, że x to jest dziesiątka, l jako cyfra rzymska to jest 50, a xl to jest 40, więc 40 dzielimy przez 10 to będzie 4. 15. Stosunek drogi do czasu w ruchu jednostajnym. Jest to prędkość. Jedna setna hektara to jest ar. Wiemy, że potrzebujemy 100 arów, żeby otrzymać hektar. 17. Działanie zapisywane w postaci ułamka. Jest to dzielenie. Geometryczna interpretacja funkcji. To jest wykres. Równość dwóch wyrażeń algebraicznych. Jest to równanie. 20. Odcinek łączący wierzchołek stożka z punktem na okręgu jego podstawy. Jest to tworząca.